Jeśli nas Matka Boska nie obroni, to co się stanie z tym narodem? Codzienne modły więc zanoszę do niej, by ocaliła nas przed głodem. W Nowochódzkim Centrum Kultury obejrzymy prace, które powstały w stanie wojennym w 1982 roku, namalowane przez 14 dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury w Podgórzu. Prace w zasadzie od tych kilkunastu lat leżały u mnie w domu. Jakieś niespełna 3 tygodnie temu ukazał się duży artykuł w Gazecie Wyborczej. Pomysł był taki, żeby znaleźć te dzieci, które wtedy malowały te prace. Te dzieci wtedy miały od 6 do 10 lat. Dzisiaj 13 grudnia 2012 roku, 30. rocznicę powstania tych prac i w rocznicę stanu wojennego, pokazujemy te prace po raz kolejny. Te prace były malowane w wielkiej ciszy i w wielkim strachu. Przez miesiąc czasu ja rzeczywiście spoglądałem tylko na drzwi, czy jakiś milicjant z OMO nie wpadnie. Ja prace te wziąłem do domu, a SB-cy nie znaleźli, bo ja miałem je w wersalce. Dzięki temu się zachowały. Malowaliśmy, nawet nie zdając sobie chyba sprawy z tego, że jest to zabronione, że jest to zakazane. Natomiast rzeczywiście włamanie do szafy zrobiło na nas duże wrażenie i to pamiętam. I wielkie zdziwienie, po co ktoś się włamywał do szafy? Przecież tam nic nie było, co oni chcieli ukraść. Zastanawiałyśmy się z mamą wielokrotnie w późniejszych latach, co się stało z tymi obrazami, bo pamiętałyśmy, że były wszystkie namalowane przez wszystkich, były bardzo piękne. I dlatego to jest takie niesamowite, że możemy je teraz obejrzeć tutaj na wystawie. Prace mają bardzo duży ładunek emocjonalny i bardzo wysoki poziom artystyczny. Można doszukać się tutaj i Chagalla, i Modigliani'ego, Picassa. Są cudownie namalowane z zachowaniem art sacrum, co jest bardzo trudne w sztuce, a szczególnie w sztuce dziecięcej. Ja nie spotkałem, żeby dzieci malowały święty temat i nie poszły w śmieszność jakąś. Tego się najbardziej obawiałem, ale to wszystko zostało zachowane w wielkiej stateczności i są bardzo piękne. Jeśli nas Matka Boska nie obroni, to co się stanie z Polakami? Codzienne modły więc zanoszę do niej, by ocaliła nas przed nami. Dzisiaj Betlejem, dzisiaj Betlejem wesołano. Wina, że Panna czysta urodziła syna. Chrystus się rodzi w nas, oszołodzi, a nie wydają góle, pasterze śpiewają, cuda, cuda ogłaszają. Jesteśmy w filii samorządowego przedszkola numer 110 przy ulicy Ciepłowniczej 34. I na zajęciach otwartych piekliśmy ciasteczka cynamonowe, ciasteczka czekoladowe oraz pierniczki. Ozdabiamy je lukrem w różnym kolorze, sypiemy gwiazdeczki kolorową posypką. Czy ktoś z Was wie, dlaczego lukrujemy te pierniczki? Dlaczego lukrujemy? Żeby były ładniejsze, żeby były kolorowe. A co z nimi później zrobimy? Zjemy. Zjemy. A co jeszcze można zrobić? Powiesić na choinkę. Jak wylukrujemy wszystkie to i wyschną, to będziemy pakować w woreczki i to będzie prezent dla mamy i taty. Jakie to jest wiece, jakie? Myślę, że to był łoś, któremu odpadły rogi. Kuleczki są słodkie, a nie wiem co. Proszę panią, mi wyschło. Kto już ma jeden, to może go zjeść i spróbować, jaki jest pyszny. Miam, miam. Przygotowujemy jasełka. W tym roku wspólnie z rodzicami. Rodzice wcielili się w rolę Józefa, Maryi, aniołów i 3 króli. Pastuszkowie wyruszyli wprost w stajenki stronę, gdzie się Józef z Marią schronił, gdzie się cud dokonał. Przywieźli do Betlejem pasterze, świętami się kojarzą z kolędami, z Bożego Narodzeniem, z ubieraniem choinki, z bombkami, choinką, z miłościami, z plażętami.
Chciałabym pod choinkę dostać ciuwcie na pilota i tory. Auto na pilota. Auto na pilota. Auto na pilot. Wyścigówkę na pilota. Tor wyścigowy. Tak, tor. Zamek z lalkami. Króliczka i tygryska białego. Spała na wysokości, spała na wysokości, na pokój na ziemi. Smocze skwery to cały program, który ma doprowadzić do tego, aby w każdej dzielnicy znalazły się takie wielofunkcyjne i wielopokoleniowe place zabaw. Smocze skwery to mają być miejsca, które będą żyły, które mają być aktywne i przede wszystkim to mają być miejsce dla całych rodzin. To znaczy i dla wnuka, i dla dziadka, i dla rodziców, i dla małych dzieci. Chcemy, żeby każdy znalazł tu coś dla siebie. Stąd też i urządzenia zabawowe, i urządzenia fitness, ścieżki rehabilitacyjne. To jest nowoczesne spojrzenie na place zabaw. A przede wszystkim chodzi także o to, żeby z takich placów zabaw tworzyć miejsca, które aktywizują całą dzielnicę. Żeby można było się w nich spotykać, żeby tutaj jakby toczyło się takie popołudniowe życie dla całych rodzin. One mają integrować, mają być takim punktem odniesienia w życiu społeczności lokalnych. Szczególnie się cieszę, że jeden z tych trzech pierwszych, jakie powstają w Krakowie, jest przy Nowochódzkim Centrum Kultury. Będzie kolejny powód, by przyjść tutaj z dziećmi czy na rodzinne spacery. W tym roku zakończymy montaż wszystkich urządzeń. Na wiosnę pozostanie tylko wykonanie nawierzchni. Przed rozpoczęciem sezonu dzieci będą mogły z nich korzystać.